I w moim założeniu te prace, które, te ostatnie, które pokazuję tutaj w Rzeszowie, mają opisywać stan jakby społeczeństwa naszego, społeczeństwa trochę tego nowego społeczeństwa, trochę rozczłonkowanego, takiego postrzeganego, czy bezpośredniego człowieka postrzeganego właśnie jako taka osoba mglista, niedokreślona, żyjąca w jakimś stanie alienacji. Taka jest moja diagnoza właśnie stanu, który powstał po przemianach, które nastąpiły w 1989 roku. Wydawało mi się, że kiedyś tak jako społeczeństwo żyliśmy bliżej, natomiast nowe czasy spowodowały właśnie te rzeczy. Chciałbym, żeby te prace były rodzajem takiego lustra, żeby publiczność mogła stanąć, zastanowić się, czy rzeczywiście jestem tak postrzegany, czy nie. Jest to doświadczenie i dla nas, grafików, znaczy dla mnie, jestem rzeźbiarzem akurat, ale dla moich studentów, którzy tu dzisiaj byli ogromną grupą. Dla kolegów z wydziału, też młodszych naszych asystentów, doktorów, doktorantów, zapoznali się ze sztuką przez duże S.